Witam wszystkim, tutaj Dark Defender. Dzisiaj zabawimy się francuską artylerią 10 gotieru. Bat Chatillon 155-58. Kiedyś była to super arta, teraz niestety po ostatnich zmianach w artyleriach no, jest dużo, dużo wolniejsza. A celność jego wiele pozostawia do życzenia. Ale w tym wypadku akurat czasami Wargaming jest bardzo łaskawy i udaje mi się zagrać tą artylerią naprawdę dobrą bitwę. No to jest jedna z nich. Artyleria jedna chyba z dwóch z obrotową wieżą i z magazynkiem. Kiedyś była jedyna, bardzo często stosowana na klanówkach. No ale tak mówię, po tych wszystkich zmianach cienko to wychodzi. Jak widzicie, kółko jest rozjechane, po prostu ciągły brak zgodności WOTA z poprzednimi wersjami robi takie numery w powtórkach, że mi kółko jest gdzie indziej, a Batchat sobie strzela tam, gdzie ja celuję. O dziwo zresztą. Tu niestety nie doleciał pocisk, zawsze właśnie tu niestety francuskie artylerie mają bardzo płaski tor lotu i jakakolwiek nierówność dużo, dużo zmienia. Na szczęście one się szybko przemieszczają, to jest duża, duża zaleta. Obrotowa wieża nie pozwala na rozwalenie tego kółka tak bardzo jak przy niemieckich czy ruskich artyleriach, gdzie to już jest masakra. Jakby się trzeba ruszyć, no to kilkanaście sekund w tyłku. No i co? No i szukam sobie celów oczywiście. I ładuję, nie? Niestety właśnie to głupie kółko zniknęło i nie wiem dlaczego tak celowałem. Widocznie miałem powód. Widocznie tam nie było tego. No właśnie podejrzewam, że nie widać tej czerwonej kreski, kiedy jest jakiś teren przeszkadza. Pięknie ta 30 dostała. Tak od czasu do czasu sobie wchodzę tą artylerią. Z reguły jak jest tam razy 5, razy 3. Zagrać sobie raz czy dwa. No niestety już nie mam magazynków. Wystrzelałem wszystko, więc muszę ładować. Zobaczyłem, że tył jest padnięty tej na tej mapie, więc wolałem się przemieścić w bardziej bezpieczne miejsce. To jest bardzo dobre miejsce dla artylerii również. Generalnie mamy strzał na wszystko. No i mamy te deki na bazie, które mogą zawsze podświetlać i bronić dojazdu. No ale bitwa no niestety nie zaczęła się dobrze. Po całej serii mam niecały 1000 damage'a. Proszę, już znowu 4-2 przegrywamy. Oczywiście celownik. Padnięty, nie wiem dlaczego. Aha. Nie strzelałem do tej praktycznie na zero już E5, bo wiedziałem, że nasza E5 ją dobije. I nie było sensu po prostu marnować amunicji. Lepiej walnąć coś grubego. Chociażby tu właśnie jeden strzał zapalony i amen. Francuzy nieszczęśliwe. Bardzo, bardzo mało odporne na artylerię. No i góra znowu pcha. Dobrze, że są te deki, jeszcze będą podświetlać. Na szczęście chłopaki wyrównały. Na długiej wydmie jest bardzo dużo dziesiątek. Przynajmniej możemy sobie popykać damage'a. Celownik wrócił do normalnych. O, tu mieliście przykład nierówności, od razu pocisk nie dolatuje. Bardzo często się tak zdarza na tych francuskich. Podobnie jest na tej premiowej francuskiej. Niestety. Znowu ładuje.
Czas przeładowania to jest minuta, więc naprawdę bardzo długo. Jak widzicie, obrażenia zadawane w ciągu minuty, jeżeli trafię 4 razy, wychodzą w granicach 1200-1300. No naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby po te 400 walnąć. Jak do 1600 maksymalnie, więc porównanie artylerii w tej chwili naprawdę znerfiona jest ogromnie. Bo w minutę na przykład taki foch wywala prawie 3000 damage'a, także coś jest tu nie tak. Jeszcze ma do tego prędkość, mobilność, bardzo dobry pancerz. A tu taka artyleria, która w zasadzie tak, no, nie ma szans w sumie. Ale to zależy, kto nią gra. Są ludzie, którzy się poddają od razu, jak widzą, że przegrywają, albo że nie idzie tą artą, a to już nie będę strzelał, zginę se i się utopię. Nie. Nie, tak nie wolno robić. Walczycie nie tylko dla siebie, ale dla całego teamu. No tu widać, że właśnie nie trafiłem znowu. Mam tylko jakieś te drobne splasze. No jest za 500, szczęście ogromne. No i tu proszę, niby wycelowane na środeczek, pięknie powinien oberwać. Ale Wargaming nie chciał, żeby oberwał. Wargaming chciał, żebyśmy przegrali bitwę, ale ja się nie daję. Zostały 5 czołgów przeciwnika i widzisz, w tym jedna artyleria. I jest 10-9 dla nas na szczęście. Pamiętajcie, jak gracie dla artylerii, jesteście uszkodzeni, jest dużo nierówności. Po prostu podświetlajcie tylko dla artylerii. Nie wychylajcie się niepotrzebnie. Jak wy zginiecie, to i artyleria padnie. Więc w tym momencie nic nie pomoże, a tak to przynajmniej... O proszę, macie tu potwierdzenie, dałem znać, że ładuję i siódmy, który już praktycznie jest na dobicie, nie będzie się wychylał, bo to nie ma sensu. Ja podaję, ile mi czasu zostało jeszcze do ładowania i w tym momencie może po prostu wyjechać, podświetlić i mogę walnąć serię w jakiś czołg. Jest czołg. Siódemka już podświetla. Pamiętajcie, strzelając artylerii trzeba... O, i znowu takie śmieszne strzały, 16. No jest właśnie francuskie artyleryjskie. Nie strzelałem. Wolałem walić w jak Tigera, bo go widać. Z wyprzedzeniem zawsze. Widzicie, czołg w ruchu zawsze z wyprzedzeniem. Trzeba obliczyć jego prędkość. I musicie wiedzieć swoją artylerię, ile pocisk będzie leciał. Została mi jedna pestka. Tu akurat bardzo ciężko będzie w niego trafić. Jeszcze z Francuza. No, baza pada. Ich artyleria dobrze działa. A tu próbuje się przycisnąć Jadzia. Jadzia stówę na stówę. Tu nie mam strzała właśnie. Tam też było ciężko ze strzelaniem. Budynki pomagają. Jeżeli właśnie nie macie strzału, wy się chowacie za budynkiem, widzicie, że przeciwnik się chowa również i jest artyleria, to rozwalcie jego budynek. Wtedy artyleria bez problemu może go trzasnąć. Taka kolejna część taktyki dla artylerzystów i czołgistów. Współpraca. Nie jesteście sami w bitwie, więc pomagajcie również swojej artylerii, chociaż nie wiem, jak ją nienawidzicie, to swoją artylerię musicie kochać i pomagać. To nieważne, ile ty damage'u zrobisz, bo jak podświetlisz i artyleria walnie, to ty też dostajesz za to expa. No, bawmy się w wykańczanie.
Chciałem wyjechać trochę, bo góra zasłaniała. Baczat akurat nie podświetla tak jak powinien. I siódmy par. S100 się schowało, zamiast właśnie dobić. Dwa czołgi tam są na dobicie. Nawet to jest to jakby wyjechało i oberwało dwóch naraz. Dalej by przeżyło, a S7 mógłby dokończyć jednego czy drugiego. Niestety. Siemka player. Zrobił boom. No i zostałem ja z jak Tigerem. Musimy sobie jakoś radzić. Teraz wiem, że wszyscy są z przodu, więc się przestawiam. Jak Tiger się wraca do bazy, on będzie świecił, a ja zmieniam pozycję i... będę walił w tych, co przyjadą. Na szczęście są na strzały, więc... jak Tiger, możesz sobie nawet sam z nimi poradzić. Jest już is. Jak Tiger nie trafił. Ja zostałem podświetlony. Na szczęście mam szybką artylerię, więc T-92 będzie miał problem, żeby mnie trafić. Pięknie właśnie jak Tiger sobie poradził. Zostały trzy. Podejrzewam, że te, jak Tiger zaraz oberwie. Ja sobie jadę w bezpieczne miejsce, gdzie będę mógł walić na naszą bazę. Bo na pewno Jadzia nie pojedzie tą drogą, skoro była w mieście. Tu ma najkrócej, a jest za wolna przecież. Jest jak Tiger. Ja już jestem naładowany. Mogę mu przyswoić. Też właśnie ważne jest, że... trzeba walić jak w każdy w zasadzie cel, bo później masz to, macie taki przykład, że... są na dobicie. I w zasadzie każdy czołg, który przeżyje, może go dobić. No, widzieliście niestety, jak Tiger się zatrzymał. Czasami no to nie zadziała na... na wyczucie, bo czołg się zatrzyma albo wycofie i wtedy nie trafisz. I pięknie, mamy 4 kile, już prawie 3500. No i tu mnie zaskoczyła ta Jadzia, w zasadzie zrobiła duży, duży błąd, bo... pokazała mi dupsko. A ja się bardzo z tego ucieszyłem. I zostaliśmy sami, no sam. T-92, 6, ja 5. Teraz kto kogo, pojedynek artylerii. Widzicie, dlatego warto grać do końca artylerią, a nie zaraz do wody skakać, bo w ten sposób można właśnie wygrać bitwę. Muszę się przeładować. Moja przewaga jest taka, że mam 4 pociski. Obracaną wieżę i prędkość. T-92 w stosunku do mnie to tak naprawdę ma tylko i wyłącznie uderzenie i splasza. Bo niestety też została znerfiona, jest powolna. Wolno się obraca, dużo wolniej niż kiedyś. Jest i artyleria, wyczaiłem ją. I teraz... w zasadzie to sobie jadę na tryb snajperski, od tyłu ją zajadę. Przynajmniej mam taki zamiar. Strzelając tu z górki, jeszcze ona raczej mnie nie wykryła, no żarówka się nie włączyła, więc na pewno mnie nie wykryła. Bo proszę, jedzie sobie dalej, teraz dopiero mnie widzi, a ja już zdążyłem wycelować. Dwa strzały i... patrzcie, proszę, jak sobie długo obracam. Dziękuję. I o to w tym wszystkim chodzi, walczyć do końca. Dzięki i za chwilę zobaczycie wyniki i do zobaczenia, cześć.